To jesteśmy po meczu. 26-26, pierwszy remis. Przyznaję się wam bez bicia, że nigdy nie byłem wcześniej na meczu piłki ręcznej i żałuję, że nie byłem nigdy. Trzeba będzie to zmienić w najbliższym czasie. I to jak najszybciej. Było super. Było super. Jeszcze raz było super. Standardowo atmosfera mi się udzieliła. Nawet bardziej niż myślałem. Powiem wam, że nie wiem co powiedzieć w ogóle. Jestem tak nakręcony. Nie wiem czy bardziej niż po sobocie, ale... Bardzo fajnie. No i cóż. Fajnie było mieć akredytację na ten mecz. I... mam nadzieję, że do następnego razu. Kurde, jutro będzie mi gardło bolało. Nadarłem się jak dziki. Jak tu się nie trzeć. Oj ludzie. Polecam. Polecam. Zapełniajcie te trybuny. Jeżeli wam się ten klimat nie udzieli w żaden sposób, to nie wiem. Nie wiem, no to nie jest możliwe, żeby się klimat takich miejsc nie udzielał w ogóle, nie? Mecz super. Jajku, kurde. Powtarzam się jak głupi, ale... Jajku. Można powiedzieć, że power na kolejne 2 dni pracy, nie? I tak oby do weekendu, nie? Ale no taka jest prawda. Kurde. Jajku. Jaj. Polecam. Jeszcze raz polecam. O, cofniemy się do światełka. No. A tak poważnie, ludzie. To jest drugi mecz w tym tygodniu. Bardzo się cieszę, że drugi. Że w ogóle. Bo chyba... Tak mówiąc trochę prywatnie, brakowało mi trochę takich emocji. Brakowało mi tylko pierdzielnięcia solidnego i... krzyczącego tłumu. Bolą mi uszy. Jutro nie będę mówił. Ale było warto. Było bardzo warto. Za mną Orlen Arena. Walczymy dalej o zwycięstwo. Żeby w końcu Kielcom wyrwać po kilku latach. Wyrwać te pierniczone zwycięstwo. Tyle lat się staramy. I mam nadzieję, że się uda. No. Bardzo chłopakom kibicuję. A póki co, trzymajcie się i do następnego razu. Hej!